Co do czapki, Odr to był chyba... Odr to była wydra, jeżeli dobrze pamiętam, więc czapkę wydry dam tylko pełniemu Lukasowi, nie, bo on ma na sobie teraz wspaniałą koronę, która, no, jak pamiętacie, pewnie podnosi u niego punkty psychiczne, które dla niego mogą być naprawdę ważne, więc czapkę kupcie tylko dla pełniego. Dla Dasera mamy, widzę, jeszcze bandanę krótszą, którą też mu kupimy. I czarpomek suwa się już w tamten, który zebrałem, ten dałem Dusterowi. I jeszcze kupimy właśnie dwie sztuki dla Lukasa i Kumatory. Też im to nieco podniesie defensywę. Więc im też to kupię. I to będzie chyba wszystko na te zakupy. No mamy też, widzę, jakieś tam właśnie mamy rybę z grilla, mamy też kurczaka. Ale tego kupować nie będę, także nie będę kupował właśnie żadnych ziółek, żadnych kubków i tych rzeczy. Więc to chyba już wszystko na te zakupy. Tylko jeszcze szybko oddam swoją kasę, tam znaczy część swojej kasy oddam żabie, bo nie potrzebuję mieć przy sobie aż 30 tysięcy. Dam tak może, tylko może tak jeszcze raz tutaj trochę wybiorę tak ostrożnie tą kasę. Tak, dam żabie tak około 30 tysięcy, jak mówię, nie potrzebujemy się aż tak dużo przy sobie. A więc to chyba wszystko na tej części przejścia Argila, więc możemy już zawrócić i teraz skręcić tam w prawo. I tu już mamy kolejnego nowego przeciwnika, którym jest... jest to... czułe, kochające drzewo. I to drzewo, tak samo jak drzewo w rozdziale pierwszym, będzie ono po walce wybuchało, więc bądźcie z nim naprawdę ostrożni. Drzewo też ma chyba jakieś ataki fizyczne, które jednak nie są one zbyt silne, więc tego się aż tak bardzo nie obawiajcie. Drzewo w pojedynkę nie będzie aż takie groźne, a czy jeżeli będzie w grupie występowało, to oczywiście atakujcie je jako ostatnie z grupy, bo w końcu pamiętacie właśnie o tej eksplozji, które to drzewo wywołuje po pokonaniu go. Więc z nim zawsze bądźcie nieco ostrożni. A więc, Lukas, właśnie niech wszyscy używają kombosów, bo nie ma co tutaj zużywać punktów psychicznych. I co tu mamy? Mamy jeszcze... O, tego... chyba nie zapamiętałem, że drzewo ma atak szoku mózgowego alfa, który powoduje dziwność. Okej, już jednak do końca walki doszło. No tak, ta eksplozja rani aż trzy postacie jednocześnie, ale no jednak dzięki szybkiej reakcji nie obrywały one aż tak szczególnie. No już mamy prezentów i mamy świeże jajko! To po tych pewnie ptakach, które były na gnieździe. A i tak chodzimy tyłem, bo Kumatora czy tam Duster czuje się dziwnie i... takie są efekty przez jakiś czas i może teraz dam komuś jajko. Bo w końcu pamiętacie, że jajko, jeżeli je zbyt długo przytrzymamy, to z niego się wylegnie kurczak i jego oczywiście jeść nie można. Więc jajko wolę od razu mieć je zjedzone. O, to znowu był jakiś dziwny bug graficzny, że cały czas sobie to jajko miałem u siebie, ale nie mogę go nawet wybrać. Okej, już się czuję lepiej. I oto jest kolejny nowy przeciwnik, którym jest niebieski, łysiejący orzeł. Orzeł, no, też jest oczywiście odpowiednikiem przeciwnika z rozdziału pierwszego i też ma on raczej takie same ataki. Ma on, no nie wiem, te ataki są też raczej takie średnie, nie są one szczególnie mocne tak naprawdę, więc orzeł też nie jest szczególnym przeciwnikiem. Jest on za to całkiem szybki, więc on jednak raczej zawsze was w walce zrani, to na pewno. I ten orzeł chyba też, tak samo jak tamten poprzedni z rozdziału pierwszego, też może się uzdrowić podczas walki, z tego co pamiętam. Ale ten tego na pewno już nie wykorzysta, bo nie zdąży. A więc, wygrana i całkiem niezłe doświadczenie, całkiem niezłą ilość zdobywamy. Więc teraz pójdziemy trochę już dalej tą ścieżką. Nie chcę walczyć z drzewem i orłem jednocześnie. Ale trudno, zmusili mnie, więc użyję tutaj... Nie jestem pewien, czy ogień... Czy ogień jest słaby na orła? Chciałem powiedzieć, czy orzeł jest słaby na ogień? Kurczę, Jezu Chryste. Ale wiecie, po prostu tak dla... może...
Żeby być przesadzony, może po prostu użyję kombo na odle i potem się tym drzewem zajmę na osobno, tak na osobno. I znowu atakę ostrymi szponami. No jak mówię, absolutnie nie wolno wam na początku atakować i też szczególnie zabijać się tego całego drzewa. No i to jest atak fizyczny, który jak widzicie właśnie nie jest on szczególnie mocny. Biedne ptaszki, ale co ja poradzę, skoro to drzewo jest takie agresywne i kurczę, nie wiem. Chce mnie zabić bez szczególnego powodu tak naprawdę. I trochę znów oberwaliśmy, ale jak mówię, znowu dzięki szybkiej reakcji wszyscy przetrwali tą walkę, a więc teraz tylko szybko się uzdrowię jeszcze. Więcej ten chleb mi się już na pewno nie przyda później, więc zjem go teraz, to na pewno. Ktoś chyba jeszcze miał jakiś taki... O, właśnie, Bony miał on tutaj, widzę, ser. Niech da go Lukasowi. I Bonego jeszcze chyba trzeba jakoś uzdrowić, tylko nie wiem do końca czym. Zobaczmy, co mam najgorszego z tych przedmiotów, które uzdrawiają. Bo będzie te lepsze, które mi się po prostu na buzie zachowane. O, widzę, że tej całej tego czaru piórka nie sprzedałem i no to trochę szkoda, ale już trudno, tym się zajmę trochę później. Wiecie, niech będzie jeden z tych... jedno z tych jajek. Czemu nie w sumie? Okej, był on uzdrowiony, możemy iść dalej. Wchodzimy do jaskini i tu mamy, no, całkiem niezbyt często spotykanego przeciwnika, którym jest... metalowa, tajemnicza małpa. Super robot Monkey Team, Hyperforce Go, pokona każde zło. Dobra. Okej, ta małpa ma naprawdę dużo defensywy, jednak przy tym ma ona tylko 12 punktów zdrowia. I tak, ta małpa wam nie da żadnego doświadczenia, ale jest szansa, że ona po sobie upuści albo wskazówkę, albo omlety. No, które oczywiście mogą uzdrowić się którąś z waszych postaci. I tak, zresztą małpę łatwo się atakuje od tyłu, gdyż ona zawsze od nas na terenie ucieka. No, ale to właśnie widzicie, jaką ona ma naprawdę mocną defensywę, więc niełatwo będzie się przez nią przebić. I to było dobre doświadczenie. I to wszystko, co z tej walki tak naprawdę wyciągnęliśmy. Ta walka była, nie wiem, taka, że równie dobrze mogłaby się nie odbyć tak naprawdę. Tu mamy mapę jaskini, która też mi się na pewno przyda, bo jaskinia ta jest całkiem dużym miejscem tak naprawdę. I też całkiem łatwo byłoby się tutaj pogubić tak naprawdę. Jeszcze się uzdrowię teraz psychicznie, a może nie, bo... A może po prostu wystarczy alfa na Lukasie i to będzie chyba mi wystarczyło. I tu na górze mamy kolejnych nowych przeciwników, którym są... To była tak od tyłu, okej, naprawdę. Okej, to są mecha krety. I tak, te krety mają co prawda, jak pamiętam, ponad 500 punktów zdrowia, ale też one mają naprawdę słabe ataki ofensywne, więc one wam szczególnych szkód nie wyrządzą. Są one nawet w grupie niezbyt szkodliwe, więc śmiało można się ich pozbyć samymi kombosami bez szczególnych zmartwień. Więc tak, teraz właśnie ich wykończę. Tylko znowu kłopotem jest muzyka. No jest też alarm, którym one wołają inne krety, ale tutaj właśnie to nie podziałało jednak. Siódemka, całkiem nieźle. No to był właśnie promień, który widzicie, że komatorze zabrał tylko 17 punktów zdrowia, czyli naprawdę jest to, no, żenująca ilość tutaj obrażeń. A kombosy idą mi całkiem dobrze. No to był lepszy atak wiertłem, ale też nie jest on aż tak szczególnie niszczycielski, więc jak mówię, te krety nie są aż takie szczególne. Nawet w grupie nie wyrzucą one wam szczególnych skut. Okej, teraz pójdziemy najpierw w lewo, bo w lewo będzie mniej więcej do spotkania pewien dosyć ciekawy przeciwnik.
Okej, to jest kolejny kret, a to oczywiście nie jest ten przeciwnik, którego miałem na myśli. Tamten, którego spotkamy, będzie na końcu tej ścieżki, więc go... No, trochę czasu minie, zanim go spotkamy. Ładna dwunastka! No, te kombosy dzisiaj mi jednak całkiem dobrze idą, no. Mam ładne wyczucie, tak z tego, co się okazuje. I Bonnie ma także level 49. Punkty zdobywa o 3. Ustary ofensywa o 3. Ustary defensywa o 3. Inteligencja o 1. Ustary szybkość o 3. Ładny level up u Bonniego, przyznaję. Aż 3 statystyki o 3. I to takie właśnie dosyć istotne. Całkiem fajnie. I tu mamy kolejnych nowych przeciwników, którym są te oto tulące bomby. I tak, bomby mają mniej więcej atak fizyczny, który nie jest on też szczególnie groźny. Jednak czego się u nich powinniście bardziej obawiać, to właśnie ich ruchu, który polega na tym, że one przytulą się do jednej z waszych postaci. I tak, kiedy one właśnie się do kogoś przytulą, to one będą potem liczyły 2-1 i kiedy one dojdą do zera, to wtedy one wybuchną i tej postaci zadadzą całkiem mocne, całkiem duże obrażenia, więc te bomby trzeba naprawdę dosyć szybko, trzeba się ich pozbyć. Bomby są, z tego co pamiętam, słabe na lód i z tej słabości można... No, są sytuacje, kiedy można z tej słabości nawet skorzystać, bo bomby mają też całkiem dużo punktów zdrowia, bo około 800, z tego co pamiętam, więc całkiem dobrze się będą podczas walki trzymały, mimo tego, że będziemy je całkiem dużo atakowali kombosami. Więc jak mówię, zamrożenie też nie jest takim złym pomysłem na tą walkę. I tak, może też użyję nawet miłości, może tak myślę, że beta wystarczy. Kumatora użyje zamrożenia gamma na... może tej bombie z przodu, chociaż to nie ma szczególnego znaczenia. Duster kombosy na bombę z tyłu i Bonnie też bomba z tyłu będzie jego ofiarą. No też tutaj widzimy, że defensywa bomb jest całkiem wysoka. No, tu trochę zbyt późno nacisnąłem niestety. I ta bomba właśnie tutaj przytuja Bonniego, więc jeżeli z tym czegoś szybko nie zrobimy, to on zaraz wybuchnie. Także Lukas, tutaj widzę, że druga bomba przytuliła Lukasa. I teraz chyba po prostu już użyję kombosów i te bomby kombosami już wykończę. No i te powolne kombosy, jakby no właśnie w takim momencie, gdy muzyka jest wolna, to właśnie takie kombosy mogą być naprawdę trudne, bo jak mówię, one wymagają szczególnie cierpliwości. Jakoś dziwnie dobrze mi te kombosy dzisiaj idą, nawet przy tej muzyce właśnie w takim momencie wszystko mi idzie naprawdę świetnie. I ten też pojedzie właśnie do dwóch teraz. A właśnie od dwóch, bo on idzie do zera, a nie do trzech, czy tam nie, do pięciu. I ładna walka, naprawdę ładna walka, kombosy były porządne. Jezu, a taki trapiszczała, jeju. Okej, Lukas, level 49. Punkty zdobywa 4, punkty psychiczne o 2. Ofensywa o 1, defensywa o 1, inteligencja o 3, szybkość o 1. Kumatora level 48. Ustary, punkty zdobywa 5, punkty psychiczne o 3. Ustary, ofensywa o 3, inteligencja o 1. Duster level 46, wszyscy awansują, jasny gwint. Punkty zdobywa 4, ustary, ofensywa o 3. Defensywa o 1, no wszyscy kurczę jakoś awansują jednocześnie, nie wiem czemu, ale... No to mi się nawet podoba. Okej, tu widzę kolejny prezent, a w nim mamy co? Mamy magiczny pudding, który też mi się może przydać. I tu kolejny kret do zaatakowania. No, drugi się nawet do walki nie przyłączył, co mnie nawet cieszy. No, atak Dustera mnie tu jeszcze bardziej ucieszył z tego, co widzę. Ładnie przed walką jeszcze zaatakował. I walka poszła też naprawdę szybko, no, mimo nawet tego, że kombosów nie było tutaj jakichś szczególnych. Może mamy prezes, a mamy bombę, która też, no, jest dobrym znaleziskiem, to na pewno.